Wino Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Straż Miejska wręcza psie pakiety. Poszukiwacze fantazji. Wystawa w Saloniku. Inowrocławska Straż Miejska ruszyła w miasto i wręcza właścicielom psów pakiety do sprzątania po swoich pupilach. Municypalni pouczają też mieszkańców, o czym powinni pamiętać, wychodząc z psem na spacer, i informują, gdzie można pobrać wspomniane psie pakiety. Patrole, które pełnią służbę na terenie miasta, zwracają uwagę na właścicieli psów, a chodzi przede wszystkim o sprzątanie po psach. Przy okazji wręczają właścicielom psie pakiety. No właśnie, o czym powinni pamiętać właściciele piesków? Właściciel psa powinien pamiętać o tym, że wychodząc na spacer należy wziąć ze sobą również smycz. Piesek powinien być prowadzony na smyczy. Jeśli jest to pies agresywny czy większy, powinien mieć również kaganiec. No i przede wszystkim należy sprzątać po swoich psach. Jeżeli ktoś tego nie robi, a piesek nie ma tej smyczy albo kagańca, co za to grozi? Grozi za to nałożenie mandatu karnego w wysokości nawet do 500 zł. Jak się okazuje, były wcześniej takie kary nakładane? Tak. Właściciele, którzy się nie stosują, otrzymują od nas mandaty karne. No i ważna kwestia, jak to jest z tym sprzątaniem po swoich czworonogach? Jest lepiej niż bywało to, nie wiem, powiedzmy kilka lat temu? Tak, my od kilku lat prowadzimy takie akcje co roku, informując właścicieli, wręczając im te psie pakiety, informując, gdzie je można pobrać, i z roku na rok jest coraz lepiej. A zdarzają się jeszcze jacyś oporni właściciele? No w tym roku akurat się nie zdarzyło, natomiast ubiegłe lata pokazały, że sprawy kończyły się również w sądzie. No, czyli już konkretnie. No i na koniec warto pamiętać, gdzie takie pakiety można pobrać? Psie pakiety można pobrać w Urzędzie Miasta Inowrocławia. Są to darmowe pakiety i na wszystkich praktycznie osiedlach na terenie miasta. Za nami podsumowanie akcji Kujawskiego Centrum Kultury pod tytułem Poszukiwacze fantazji. W Teatrze Miejskim polscy aktorzy czytali wiersze dla dzieci, jakie wcześniej napisali mieszkańcy Inowrocławia. Najlepsze z nich zostały wydane w specjalnym kolorowym tomiku. Jedną z autorek rymowanek jest oficer prasowy naszej komendy, Izabela Drobniecka. Pani ujawnia swoje skryte talenty. Jest pani autorką jednego z wiersza, tak? Trudno powiedzieć, czy to jest ukryty talent, czy ujawnia ten skryty talent. Zdarza mi się, że coś tam piszę. Najczęściej trafia to do szuflady, chociaż zdarzyły się właśnie takie miłe akcenty jak dzisiejszy. Wiersz mój dotyczy uśmiechu dzieci, bo uważam, że jest to najpiękniejsza rzecz na świecie. Skąd pomysł, żeby w ogóle napisać taki wiersz tutaj i wziąć udział w tym projekcie? No powiem tak, no jak przeczytałam właśnie informację o tym konkursie, tak sobie pomyślałam, że skoro jest to kraina fantazji, a fantastyczną rzeczą właśnie jest uśmiech dziecka, więc tak sobie pomyślałam, że właśnie napiszę parę słów o uśmiechu, o radości, który dotyczy dzieci, ale też nas wszystkich. Kiedy się pani najlepiej pisze wiersze? Nie wiem, rano, może po pracy czy wieczorem? Oj, no to jest właśnie taka moja zmora, bo potrafię się obudzić późno w nocy, druga, trzecia i coś tam naskrobać. No ale to jest taka moja odskocznia, takie coś, co lubię robić. Czyli co, kiedy spodziewać się własnego tomiku wierszy? No nie wiem, zobaczymy. Na razie to wszystko zbieram i może kiedyś zaprocentuję właśnie w takim wydaniu. Recytacje wierszy przeplatane były występami dzieci z Kujawskiego Centrum Kultury.
dzisiejsze wydarzenie to także święto dla Kujawskiego Centrum Kultury, bo w sumie też na scenie prezentują się nasi młodzi artyści. Co dzisiaj przygotowaliście? No cóż, dzisiaj zaprezentują się wszystkie sekcje dziecięce, sekcje powiedzmy artystyczne, wokalne, dwie, i sekcja taneczna Ready to Dance, którą się akurat zajmuję. Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, to jest ogromne święto dla nich, ponieważ bardzo długo już czekają na występy, turnieje tańca są w tej chwili odwołane, więc ta kopalnia kultury, w której mogą wziąć udział, pokazać to, co ostatnio robiły dziewczyny, to jest rzeczywiście święto. I co pokazujecie na scenie? No cóż, przygotowałyśmy kilka choreografii pod piosenki sekcji wokalnej Kingi i kilka swoich własnych choreografii. Będą tańce karaibskie, będzie foxtrot, będzie klimat rock'n'rollowy. Oczywiście zmiana kostiumów na każdy występ. Czyli można trochę poczuć nawet lata gorących klimatów. Jak na co dzień się spotykacie? Zajęcia odbywają się w Kujawskim Centrum Kultury. Mamy bardzo dużą salę, więc jesteśmy w stanie zachować odległości i wszystko, co należy. Kilka razy w tygodniu ćwiczymy po parę godzin. Ja myślę, że to wielkie szczęście dla dzieci i młodzieży, że mogą się spotykać, że mogą uczestniczyć mimo pandemii w takich zajęciach. Dokładnie. Niedawno właśnie miałam nowy nabór. Przyszła nowa młodzież i dzieci w wieku 10 do 15 lat. Powiem tak. Były tak szczęśliwe, że mogą w końcu się ruszać, ponieważ WF mają online, więc kondycji zero. Więc porozciągały się, potańczyły, poćwiczyły, są przeszczęśliwe i moja najstarsza grupa również, jak mogła już wrócić na zajęcia, to ogromnie się cieszą. Z nami Kornelia i Zuzanna. Szczęśliwe, bo za chwilę występ, tak? Tak, bo jesteśmy bardzo podekscytowane. No to daje taki zastrzyk chyba adrenaliny, taki występ? Tak, muszę się zgodzić. No i dużo macie szczęścia, bo w ogóle możecie się przygotowywać do tych występów w tych czasach pandemii, zatem ta pasja cały czas może być rozwijana. Tak, w sytuacji, jaka teraz panuje, to tak trochę trudno z tymi koncertami, ale jak widać się udało z publicznością, więc jesteśmy zadowoleni. Co prezentujecie dzisiaj? Ja prezentuję utwór pod tytułem Laleczka z saskiej porcelany i będę śpiewać, również jest mini choreografia do tego, to też mam taki strój, że po prostu wszystko tematycznie. Długo się przygotowywałaś? Dosyć był spory czas, ale nie za krótki, nie za długi, więc myślę, że idealnie jestem przygotowana pod dzisiejszy występ. Jak u Ciebie z presją, z tremą? Działa mocno czy mobilizująco? Mobilizująco. Tyle miałam już występów na scenie, że teraz już tylko pełna mobilizacja i wiem, że muszę wejść i tam zrobić swoją robotę, żeby wszystkim się podobało. Nic tylko pozazdrościć. A tutaj jak u Ciebie z tą tremą? No jest stres, ale daję radę, więc jest dobrze. Co ty prezentujesz na scenie? Prezentuję utwór Sobą Być, to jest z filmu Dzwoneczek i jest trema, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Miałam dużo prób, więc wydaje mi się, że dam radę. Długo już działacie w tym życiu artystycznym? Jak to się zaczęło? Moja przygoda jest dosyć zawiła i długa, ale pierwszy występ miałam 4 latka, jak wystąpiłam na deskach teatru, więc no już prawie całe życie mi towarzyszy. Tak całe życie chcesz, żeby było dalej? Mam takie plany, zobaczymy jak się potoczy, ale po prostu moje plany są dalekosiężne dosyć, można powiedzieć, i wiążę z tym moją pasję, czyli śpiew. W Saloniku Literacko-Artystycznym już można oglądać wystawę poświęconą legendarnej kurierce AK generał Elżbiecie Zawadzkiej. Ekspozycja robi wrażenie, bo składa się z ponad 20 roll-upów. Całość uzupełniają jeszcze materiały naszej księżnicy. O wystawie rozmawialiśmy z Aleksandrą Nowak z Biblioteki Miejskiej. No, trzeba powiedzieć, że sama wystawa robi wrażenie. Zapraszamy. Dlaczego warto przyjść, warto zobaczyć tę wystawę? Co tutaj prezentujecie? W bibliotece obecnie dostępna jest wystawa poświęcona generał Elżbiecie Zawadzkiej ZO. Wystawa została wypożyczona z Fundacji generał Elżbiety Zawadzkiej. Fundacja mieści się w Toruniu. Została też ta wystawa przygotowana przez pracownika tejże fundacji. Na ponad 26 roll-upach znajdziemy informacje dotyczące legendarnej kurierki. Znajdziemy też bogaty materiał ikonograficzny.
bardzo ciekawe informacje, począwszy od urodzenia generał Zawadzkiej, poprzez jej lata młodzieńcze, poprzez służbę wojskową, poprzez działalność społeczną, aż do momentu śmierci możemy się dowiedzieć o jej historii. Skąd pomysł, żeby tę wystawę ściągnąć do naszego miasta? Elżbieta Zawadzka urodziła się 19 marca 1909 roku, więc tak naprawdę będziemy za chwilę obchodzić jej 112 rocznicę urodzin. Oczywiście niedawno obchodziliśmy 12 rocznicę jej śmierci. W związku z powyższym właśnie chcieliśmy zaprezentować się mieszkańcom Inowrocławia informacje o tej postaci, ponieważ była to postać nietuzinkowa, która zdecydowanie walczyła o Polskę i warto o takich ludziach wspominać. Tym bardziej zapraszamy mieszkańców Inowrocławia i nie tylko do zobaczenia tej wystawy, bo to jest wystawa, którą można oglądać właściwie po dłuższej przerwie, prawda? Tak, po dłuższej przerwie w związku z pandemią biblioteka proponuje mieszkańcom wystawę. Wystawa znajduje się w Saloniku Literacko-Artystycznym. Wystawę oczywiście możemy oglądać w reżimie sanitarnym, czyli pamiętajmy o maseczce, o dezynfekcji rąk i oczywiście o zachowaniu dystansu. Oprócz roll-upów na wystawie znajdują się materiały ze zbiorów Biblioteki Miejskiej. Są to publikacje, które dotyczą bohaterki wystawy. Można, taka ciekawostka, można też zobaczyć autograf generał Zawadzkiej. Kiedy czynna wystawa? Wystawa jest czynna do 31 marca w godzinach otwarcia Saloniku Literacko-Artystycznego. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.